Jednym z tych 52 wspomnianych przeze mnie ośrodków odosobnienia był ośrodek odosobnienia zlokalizowany w zakładzie karnym w Kamiennej Górze. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to był jeden początkowo z czterech ośrodków odosobnienia. I jeśli chodzi o Kamienną Górę, to tutaj to, co wyróżniało w sposób kompromitujący władzę, to katastrofalny stan techniczny zabudowań zakładu karnego w Kamiennej Górze i to, że miał on przeszłość haniebną, ponieważ była tutaj filia obozu pracy przymusowej KL Grossrosen w Rogoźnicy dzisiejszej. Pozbawienie bez powodu wolności kogokolwiek jest niedopuszczalne, jest zbrodnicze i no, nie powinno mieć miejsca. Natomiast to się oczywiście zdarzyło. Jeśli chodzi o Kamienną Górę, no, to te warunki były koszmarne, ściany były cienkie, było brudno, były karaluchy, chodziły też szczury. Proszę pamiętać, że to był początek zimy i generalnie zimy w tamtych czasach były o wiele mroźniejsze i śnieżne niż obecnie. Ja tylko miałem strach, bo pamiętam, to jest całkiem inny rozdział mojego życia, bo ja miałem poważne kłopoty z Urzędu Bezpieczeństwa, to na inne, może na innej czasy pogadamy. I liczyłem się na to, że w samochodzie będą mnie bić, bo mnie wzięli do środka, jednej strony i drugiej strony. No i jedziemy, ja my gdzie jedziemy? No i my do Jeleniej Góry, ja my to nie jest droga do Jeleniej Góry. No to jedziemy przez Kamienną Górę, mówi, bo musimy wziąć strażnika z milicji. I faktycznie wzięli tego strażnika, nie wiem, którego się nazywa, mieszka tutaj na ale Wojska Polskiego. No i stamtąd jedziemy, no niby na Jeleniej Góry. A patrzą, oni skręcają do obozu tutaj, do więzienia, do Kamiennej Góry. No i to mi trochę odpowiadało, bo to jednak na miejscu, to jakieś będą kontakty, prawda, i tak dalej. No i się zaczęło, jeżeli chodzi o więzienie, no to zaczęło, to tak to się zaczęło, że jak oni mnie przywieźli na portiernię, rzucili mój dowód osobisty i szybko się spieszyli, bo za dużo czasu stracili ze mną, bo 45 minut u mnie byli w domu. Bo nie było łatwo. No i rzucili ten dowód osobisty, ja czekam i czekam. Chciałem uciekać, ale widzę, że z bociana z góry bije reflektor na bramę, brama otwarta, to mogli wystrzelać, więc wycofałem się z tej ucieczki. No i dopiero za chwilę, naprawdę dosyć sporo czekałem, wyszli klawisze. Przepraszam, że jeżeli oni tu w Kamiennej Górze żyją, to nie klawisza, a strażnicy, byli bardzo fajni. Chciałem z nimi się zapoznać, jeżeli żyjemy jeszcze wszyscy. Więc ja pytam się ich, co się stało, że wszystkich zwozło. A on mówi, powiem panu, że my nie wiemy, co się stało. A ja mówię, to ja wam powiem, co się stało. Bo ja powiedziałem, że ja z domu nie wyjdę, jak oni mi nie powiedzą, co się stało. Ponieważ jest stan wojenny, o godzinie 12 w nocy generał Jaruzelski powołał stan wojenny. No to ja mówię, no to teraz w porządku. Aha, i mówię na przejściu tam. Temu strażnikowi, że sam wie, no mówi, to myśmy nic nie widzieli, nam nikt nic nie powiedział, musieliśmy przyjść na 12 w nocy i koniec. Więc ja mówię do nich, żeby mi dali jakąś cele, bo żeby nie było zimno, bo jestem chory. Trochę byłem przeziębiony w tym czasie. No i oni tam mnie prowadzili, oni przychodzili z tyłu i dyskutowali, gdzie mnie umieścić. Jeden był już na świetlicy, drugiego krzyczał, że na świetlicy to nie, bo na świetlicy jest zimno. Najlepiej go dać w pojedynkę. I dali mnie na pojedynkę. Jak mnie prowadzali na pojedynkę, to tam stał taki szpaler, cała ta dyrekcja więzienna, czy to dowodzenie, czy jak to nazwać, dyrekcja więzienna. Jakaś też kobieta bardzo uśmiechnięta na twarzy, jak mnie widziała. No nie wiem, czy z miłości, czy z tego, że się cieszy, że siedzę. No i proszę pana, dalej to jest tak. Jak ja zobaczyłem, jak to wszystko towarzystwo stoi i się patrzy, to ja od razu tego jednego strażnika wciągłem do celi. I ja mówię, kto tu jest, kto jest to, niech pan mówi, kto jest to. A to mówi, ten to jest dowódca, a ten skórzany płaszcz to jest zastępca. No, to od razu wiedziałem, kto jest to. SB-ków jeszcze nie stali, jeszcze nie było tam. To samo dowodzenie. Dowodzenie więzienne, jak ja to nazywam po swojemu. No i prawda, użyli mnie do tej celi, że powiem. I co się okazało, że nie ma okna powybijane. Minus 21 stopni minus, ani się zatkać, ani co,
nie ma pryczy, tylko jest sama deska, żeby na desce się położyć. No i nie wytrzymałem nerwowo, bo przecież tak zacząłem się podsumowywać, że ja nikogo nie zabiłem, nie ukradłem nigdy. I zdenerwowałem się, tak sobie pomyślałem, że jak mnie wykopano drzwi, no to ja teraz będę kopał tutaj. Rąbem dwa razy, twardo, a to było w piwnicy. Szum się zrobił i oni krzyczą, lecą strażnicy, krzyczą, która, ja nie wiedziałem, o co chodzi, która, ale tak oczy poniosłem do góry, patrzę, 15 i mówię, to cela 15, przyszli od razu po nazwisku do mnie, bo mnie wszyscy znali, rozruchy, panie Nawrocki, o co chodzi, a ja mówię, panie kapitanie, kapitan jest między nimi, po pierwsze, my liczę na to, że wy jako Polacy, nie pozwolicie, żeby tu się komuś zrobiła krzywda w tym więzieniu. A oni mówią, no my mamy takie polecenia, nie inne. Dobra, a jak będzie to dalej? Ja mówię, bo ja potrzebuję się położyć, gdzie są same deski. A jak to ma być dalej? O 5 rano wam wszystko dadzą. O 5 rano dali, prawda, te wszystkie instrumenty konsumpcyjne, jak ja to nazywam. No i oczywiście dali sienniki i... Kosów nie dali, jeden kos tylko był. No i spaliśmy, prawda, przy tych powybijanych oknach, w ubraniach, w butach, czapkach, we wszystkich, żeśmy spali. W pracy nie ruszyli, nie wychodząc z pracy, złapali za fraki do samochodu, wrzucili i na milicję. No tam żeśmy... Później wieczorem jeszcze dojechali z kamieniołomów koledzy, bo ich też tam wzięli, oni tam mieli lepiej, bo oni nie byli po prostu zamknięci. Był ten, im dyrektor pozwolił nawet zebranie zrobić jeszcze. Więc oni tam po prostu demokratycznie uznali, że będą strajkować. No. I więc doszli oni wtedy jeszcze na ten dołek. Ale dopiero po dwóch dniach nas wzięli, wywieźli do Kamiennej Góry. Jeszcze po drodze jadąc, co niektórych zbierali po niektórych mniejszych miejscowościach. Jak to wyglądało, jak otworzyła się brama, no i weszliście do tego bloku? Dużo was wtedy było, było zimno. Proszę opowiedzieć. To znaczy tak, mimo wszystko wyjście z tego dołka było takie bardzo charakterystyczne, bo wychodzimy z dołka, szpaler zomowców, po zęby uzbrojonych, z psami oczywiście, no i się wystraszyliśmy się, co z tego będzie, nie? Czy nie będzie ścieżki zdrowia. No, nie było, ale sam fakt, że trzeba było to przejść, no to przeszło. Natomiast jeśli w ośrodku, to nie, bo koledzy już byli wcześniej, nas wieźli, oczywiście to było w nocy robione, żeby nie było rozgłosu, żeby ten, nie? Nas wieźli to tam nie tego, wszyscy pozamykani, więc tego w zakładzie karnym nie było widać, że niczego. No. Nas wrócili, akurat ja trafiłem do celi takiej nadbrzeżnej, zewnętrznej, to u nas woda zamarzała wewnątrz bez problemu, także myśmy spali we wszystkim, co było, coś by mieli w rękawicach, we wszystkim, także że w takich warunkach, ileś tam, nie wiem dokładnie ile to było dni, ale dość długo, ponad tydzień na pewno tak, w takich warunkach, później były zmiany, przerzucili do innego, trochę lepszego tego baraku. Ale warunki były straszne. W każdym razie później zobaczyli, że więźniowie mieli lepiej. Więźniowie byli w celach, że mieli otwierane okna, patrzyli sobie na ten. Więźniowie nam podawali jedzenie, ale myśmy przez drzwi zamknięte, krata, podawali nam więźniowie jedzenie. Kiedy pan trafił do Kamiennej Góry? 6 stycznia 1982 roku przywieziono nas ze Świdnicy, z aresztu śledczego Świdnica. Przywieziono nas kabarynami, tymi szukami więziennymi tutaj. No i tutaj spotkaliśmy się z kolegami z Jeleniej Góry i tu żeśmy właśnie poznali szersze grono działaczy Solidarności. Jechaliśmy dwoma turami. Pierwsza tura przyjechała 6 stycznia, natomiast na drugi dzień przyjechała reszta członków Solidarności ze Świdnicy
i to było około 50 osób. Tutaj byliśmy przyjęci bardzo ostro, no i zaczęliśmy się upominać o swoje prawa i o wyjście na spacernik. I tak dotrwaliśmy do 6 kwietnia. 6 kwietnia nagle, niespodziewanie, wywieziono nas do Głogowa. Tam w Głogowie ja zakończyłem odsiadkę w Głogowie. To, że został być może nieco wcześniej ten ośrodek odosobnienia w Kamiennej Górze zlikwidowany, to jest zasługa księdza arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, który przyjechał z wizytacją do Kamiennej Góry 23 marca 1982 roku. To była któraś z kolei już jego tego typu duszpasterska wizyta w ośrodkach odosobnienia, no ale jak przyjechał do Kamiennej Góry, to z tego, co internowani mi opowiadali, to dopiero w zasadzie na miejscu się dowiedział o tej przyszłości z II wojny światowej, że to był obóz pracy, byli przetrzymywani więźniowie w czasie II wojny światowej, no i zobaczył, w jakich warunkach po prostu ci ludzie są przetrzymywani, no i postanowił zainterweniować. Rzeczywiście są dokumenty, informacje o tym, że krótko po powrocie do Wrocławia wystosował dokumenty do władz centralnych i do władz zarządzających zakładami karnymi tutaj we Wrocławiu. Po prostu interweniował na różnych szczeblach władzy centralnej, ażeby po prostu albo zlikwidować i wypuścić wszystkich internowanych z Kamiennej Góry, albo po prostu, żeby jeśli jest to niemożliwe tam z jakichś przyczyn z punktu widzenia władz, to żeby po prostu zmienić zakwaterowanie, tak? Czyli przenieść się do innych ośrodków, gdzie te warunki są o wiele lepsze.